Został tutaj nam jeszcze jeden czas, fixed time, czyli czas, kiedy rozpoczął się ostatni fixed update, bądź dokładniej, gdy rozpoczęła się ostatnia pętla fizyczna. Wróćmy, tutaj w konsoli wypisuje nasz fixed time, widzimy, że w każdym fixed update mamy ten czas powiększony o jakąś wartość. Ta wartość to jest fixed time step, tutaj to ustawiamy i po prostu każdy kolejny fixed update jest wywoływany, gdy mamy wielokrotność tej wielkości. Zauważmy też, że tutaj time, gdy jest wywoływany w fixed update, to zwraca tutaj właśnie też wielokrotności fixed time step, czyli po prostu takie same wartości jak tutaj, fixed time. Aby zrozumieć, skąd się biorą tutaj te czasy, ich wartości, musimy zrozumieć, jak działa fixed update, jak i cała pętla fizyczna. Najprościej mówiąc, fixed time jest po prostu tutaj wartością time w momencie rozpoczęcia się ostatniej pętli fizycznej, podobnie jak właśnie time since level load, jest po prostu wartością czasu time od momentu załadowania nowej sceny. Teraz przyjrzyjmy się fixed update, aby lepiej zrozumieć omawiane wcześniej czasy. Tutaj przejdźmy do wykresu. Fixed update znajduje się w pętli powiązanej z fizyką. Pętla ta związana jest z silnikami fizycznymi, takimi jak NVIDIA Physics X i Box 2D. Ogólnie tutaj wykonywane są wszystkie operacje związane z tymi silnikami, od po prostu przesuwania chociażby rigid body, po sprawdzanie właśnie jakichś kolizji bądź innych interakcji między kolajderami itd. Pętla fizyczna wykonywana jest po inicjalizacji z pomocą tych metod. Tak jak przejdziemy, to widać, że dopiero na przykład tutaj czas zaczyna być mierzony po wywołaniu awake'a i startu, choć tak naprawdę już realny czas minął jakiś w naszej aplikacji. Wróćmy. Tak jak wspominałem wcześniej, pętla fizyki jest wywoływana co ściśle określony czas, który jest zdefiniowany tutaj jako fixed time step. Tutaj widzimy, że gdy wywołuje fixed update, to kolejne wywołania tej funkcji są tutaj w interwale zdefiniowanym tutaj i tak jest zawsze, nie można tego ominąć, więc jeśli na przykład byśmy bardzo obciążyli funkcję fixed update, to i tak następne właśnie wywołanie będzie w tym ściśle określonym czasie. Tutaj zauważmy, że dla time zwraca właśnie te wartości, bo to jest właśnie ten sam czas. Teraz Wam pokażę prosty teścik. Tutaj mamy nasz fixed update. W nim wywołujemy 900 razy lock warning, czyli bardzo obciążamy naszą aplikację. Nie pokażę Wam tego w czasie rzeczywistym, bo to bardzo przymula Unity i po prostu nawet miałbym problem z wyłączeniem go. Zwróćmy teraz uwagę na czasy tutaj wypisywane w konsoli. Jak widzimy, tutaj w naszych update'ach wypisywane są czasy, które są wielokrotnością tej wartości, nawet przy tak dużym obciążeniu, choć w realnym świecie każde wywołanie fixed update'a jest przesunięte o około 1/3 sekundy, jak tutaj widzimy, 1/3 sekundy około, nawet czasami więcej, a tutaj mimo wszystko i tak właśnie czas płynie z taką szybkością, że wartości zmieniają się właśnie o ten interwał, więc pamiętajcie o tym, bo możecie po prostu pętlę fizyki obliczeniami tak obciążyć, że czas będzie płynął wolniej i tym samym wasza gra nie będzie płynna, bo będzie i tak ta pętla fizyki starała się dostosować do tego czasu, tym samym po prostu spowalniając go. Przyjrzyjmy się teraz jeszcze dokładniej zależnością między pętlą fizyki a pętlą związaną z logiką gry i renderowaniem całej sceny. Pierwsza rzecz, na którą Wam zwrócę uwagę, to to, że pętla fizyki jest niezależna właśnie od pętli związanej tutaj z logiką gry i renderowaniem. Ten rysunek jest trochę błędny z racji tego, że tutaj wygląda to tak, że po prostu ta cała pętla związana z renderowaniem i logiką gry musi przynajmniej raz przejść przez pętlę fizyki, co nie jest prawdą. Tak naprawdę ani razu nie musi się tutaj wywołać pętla fizyki, aby było coś wyrenderowane w naszej scenie. Tutaj Wam pokażę w konsoli. Tutaj widzimy, że po uruchomieniu wywołała się pętla fizyki dwa razy i raz właśnie wykonane zostało renderowanie. Tutaj widzimy, że wypadło raz pętla fizyki na jedno renderowanie, tutaj wiele razy pętla fizyki. Jak tutaj się dalej przyjrzymy, to mamy takie miejsca, gdzie w ogóle pętla fizyki nie zostanie wywołana. Mamy po prostu zwykłe renderowania i jest dużo więcej takich miejsc, gdy nie mamy właśnie ograniczenia liczby FPS-ów. To się często zdarza. I teraz wróćmy tutaj. W konsoli widzieliśmy, że po prostu wywoływanie tych pętli
jest w dużym stopniu niezależne od siebie. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego pętla fizyczna jest wywoływana w stałych odstępach czasu? Pierw wykonamy test. Tu mamy trzy kule, które po uruchomieniu aplikacji spadną w dół. Każda z tych kul będzie spadać w inny sposób. Czerwona kula spada z pomocą komponentu Rigid Body i wbudowanej grawitacji. Tutaj mamy włączony checkbox Use Gravity, co sprawi, że na tą kulę będzie działać wbudowana grawitacja. Pozostałe dwie kule, czyli zielona i żółta, także posiadają tutaj komponent Rigid Body, tylko w przypadku tych kul wyłączyliśmy opcję Use Gravity, aby nie działała na nie wbudowana grawitacja. Działanie grawitacji na te kule zasymulujemy z pomocą skryptów. Tutaj mam skrypt w jednej kuli, a tu mam skrypt w drugiej kuli. Skrypty w tych dwóch kulach nie są identyczne. Przejdźmy tutaj. Każdy z tych skryptów ma za zadanie nadawać kuli przyspieszenie równe przyspieszeniu ziemskiemu. Jedyną różnicą między tymi skryptami jest miejsce dodawania przyspieszenia. W tym skrypcie nadajemy przyspieszenie w funkcji fixedUpdate, a w tym skrypcie nadajemy przyspieszenie kuli w funkcji update. Wróćmy do Unity. Tutaj nad kulami macie opisy, abyście wiedzieli, która kula w jaki sposób jest poruszana. Tutaj mamy kulę poruszaną grawitacją. Tutaj mamy kulę ze skryptem, gdzie przyspieszenie nadajemy w fixed update'cie. A tutaj mamy kulę, gdzie przyspieszenie nadajemy kuli w update'cie. W tej chwili obecnej w quality settings mam tutaj ustawione VSync cant na don't sync, czyli pętla związana z logiką i renderowaniem będzie wywoływana tak często jak to możliwe, tym samym także update. Tu w oknie stats macie przybliżoną ilość FPS-ów w danej chwili. To okno włączacie w taki sposób. Za chwilę uruchomię aplikację. Zwróćcie uwagę, jak będą spadać te kule, w szczególności ta żółta. Uruchamiam. Kule spadły, żółta trochę szybciej. Jeszcze raz. Znowu żółta kula spadła trochę wcześniej niż te dwie. Tutaj możemy zobaczyć, że w chwili obecnej mamy około 300 FPS-ów. Teraz zmienię tutaj ustawienie z Don't Sync na Every Second Found Blank. Czyli teraz mamy narzucone ograniczenie, że aplikacja będzie odświeżana z częstotliwością około 30 FPS-ów, czyli tym samym update będzie wywoływany tylko 30 razy na sekundę maksymalnie. Przypominam, że defaultowo pętla fizyczna jest wywoływana 50 razy na sekundę. Uruchamiam. Teraz żółta kula spada wolniej niż te dwie. Widzimy tutaj, że w chwili obecnej mamy około 30 FPS-ów. Jeszcze raz to zobaczmy. Znowu żółta kula spada wolniej niż te dwie. Wyciągnijmy jakieś wnioski z pokazanych przed chwilą testów. Pętla fizyczna jest wywoływana w stałych odstępach czasu, aby była niezależna od ilości FPS-ów, dlatego jeśli dodajecie siły, to powinniście dodawać je w pętli fizycznej, aby po prostu dodawana siła nie była zależna od ilości FPS-ów. Mieliście okazję zobaczyć, że żółta kula poruszała się raz szybciej, raz wolniej, wszystko zależało od ilości FPS-ów. Taki jest skutek, gdy dodajecie siły w pętli związanej z logiką i renderowaniem, czyli na przykład w update'cie. Zadajmy sobie teraz pytanie, dlaczego nie możemy dodawać sił w update'cie. Teraz wyjaśnię Wam to dokładniej, abyście rozumieli, skąd się to bierze. Tu mam rysunek pomocniczy, który pokazuje, w którym momencie w czasie dodajemy siłę do obiektu. Tutaj czerwonym kolorem oznaczyłem linię czasu i momenty, w których wywoływana jest pętla fizyczna. Tutaj na rysunku macie dwie litery F i U, które symbolizują wywołanie funkcji fixedUpdate. W tym przykładzie, który będę Wam teraz pokazywał, będę nadawał ciału przyspieszenie o wartości 1 metra na sekundę kwadrat. Będzie to przyspieszenie sprawiało, że ciało będzie się poruszać w prawo. Tutaj właśnie to przyspieszenie nadaje ciału w pętli Fixed Update. Wróćmy tu do rysunku. Z racji tego, że Fixed Update jest wywoływany tuż przed wewnętrzną aktualizacją fizyki, tak jak Wam wspominałem przed chwilą, w tym punkcie pętli, czyli Internal Physics Update, wykonywane są wszystkie wewnętrzne obliczenia powiązane z fizyką, czyli w tym miejscu na przykład są dodawane siły do Rigid Body, aktualizowane są komponenty powiązane z fizyką, na przykład kolajdery. W
tym miejscu, także jest sprawdzane, czy rajkasty trafiły w jakieś kolajdery i tak dalej. To jest jedyny moment, gdy cała fizyka w Unity jest aktualizowana. Funkcja Fixed Update jest wywoływana tuż przed wewnętrzną aktualizacją fizyki, dlatego wszystkie siły, które dodajemy w Fixed Update'cie, od razu wchodzą w życie i działają na rigid body, na których zostały one wywołane. Wróćmy do tematu tutaj tego rysunku. Przypominam, że tutaj wywołuję funkcję Fixed Update, w której będę dodawał przyspieszenie ciału o wartości 1 metra na sekundę kwadrat. W tych miejscach w czasie wywoływana jest funkcja Fixed Update i od razu w każdym z tych miejsc nadawane jest ciału przyspieszenie o wartości 1 metra na sekundę kwadrat. Z racji tego, że Fixed Update jest wywoływany tuż przed wewnętrzną aktualizacją fizyki, tak jak Wam wspominałem przed chwilą. Tu macie rysunek, który przedstawia zależność przyspieszenia od czasu w takiej sytuacji, jak Wam zdefiniowałem przed chwilą. W każdym Fixed Update'cie nadawane jest ciału przyspieszenie o wartości 1 metra na sekundę kwadrat. Tym samym ciało cały czas będzie się poruszać z takim samym przyspieszeniem. Z lekcji fizyki zapewne wiecie, że ruch ciała z stałym przyspieszeniem nazywany jest ruchem jednostajnie przyspieszonym. Tu poniżej macie wykres prędkości od czasu ciała, któremu nadajemy takie przyspieszenie. Tu widzimy, że prędkość ciała będzie zmieniać się w sposób liniowy. Tym samym w każdym przedziale czasowym prędkość ciała wzrośnie o taką samą wartość. Dzięki dodawaniu sił do ciał w stałych odstępach czasowych zapewniamy, że silnik fizyczny będzie poprawnie symulował ruch jednostajnie przyspieszony. Teraz druga sytuacja. Będę nadawał ciału przyspieszenie o wartości 1 metra na sekundę kwadrat w funkcji update. Przejdźmy do rysunku. Tutaj moment wywołania funkcji update oznaczyłem literką U. W tym przykładzie będzie nas interesować tutaj dolna część tego rysunku. Wcześniej Wam wspomniałem, że fizyka jest aktualizowana tylko w tym miejscu, w pętli fizycznej, czyli gdy wywołamy funkcję update w tym miejscu w czasie, to i tak siła zostanie dodana do ciała dopiero w momencie wywołania pętli fizycznej, bo dopiero tutaj aktualizowana jest wewnętrznie cała fizyka. Jakie są tego konsekwencje? Jak wywołamy funkcję add force w tym update'cie, czyli w tym miejscu w czasie, to dopiero efekty wywołania tej funkcji zobaczymy w tym punkcie, czyli w momencie wywołania pętli fizycznej. Tu poniżej mam rysunek pomocniczy, który pokazuje zależność przyspieszenia od czasu, a tutaj mam rysunek pomocniczy, który pokazuje zależność prędkości od czasu w przypadku takiej sytuacji, jak macie tutaj na rysunku. Zacznijmy omawianie tego rysunku. Po wywołaniu tego update'a to przyspieszenie zostanie dopiero nadane ciału w tym punkcie, czyli dopiero od tego punktu w czasie na ciało działa przyspieszenie o wartości 1 m na sekundę kwadrat. Dalej, tutaj zostanie wywołany update i tutaj skutki wywołania tych dwóch update'ów dopiero wejdą w życie od tego miejsca w czasie. Funkcję update w tym przedziale czasowym wywołaliśmy dwa razy, czyli dwukrotnie nadaliśmy ciału przyspieszenie o wartości 1 metra na sekundę kwadrat. Tym samym te dwa przyspieszenia będą zsumowane, czyli od tego miejsca w czasie ciało będzie poruszać się z przyspieszeniem o wartości 2 metrów na sekundę kwadrat. W tym odcinku czasu nie został wywołany żaden update, czyli w momencie wywołania pętli fizycznej nie zostanie nadane ciału żadne przyspieszenie. Tutaj na rysunku widzimy, że w tym przedziale czasu mamy wartość przyspieszenia równą 0. W tym przedziale czasu czterokrotnie wywołaliśmy funkcję update, czyli w momencie wywołania pętli fizycznej czterokrotnie nadamy ciału przyspieszenie o wartości 1 metra na sekundę kwadrat, czyli łącznie nadamy ciału przyspieszenie o wartości 4 metrów na sekundę kwadrat. To jest widoczne tutaj na tym rysunku w tym miejscu. A tutaj wywołujemy tylko raz update, czyli od tego miejsca będziemy mieć przyspieszenie o wartości 1 metra na sekundę kwadrat. Tak wyglądał wykres przyspieszenia od czasu dla ciała, któremu nadawaliśmy przyspieszenie w funkcji Fixed Update. A tak wygląda wykres, gdy nadajemy przyspieszenie ciału w funkcji Update.
Tu mamy wykres przedstawiający zależność prędkości ciała od czasu, gdy nadajemy temu ciału przyspieszenie w funkcji fixedUpdate. A tak wygląda wykres prędkości ciała od czasu, gdy nadajemy przyspieszenie ciału w funkcji update. W przypadku korzystania z funkcji fixedUpdate mamy do czynienia z ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie przez cały czas ma stałą wartość. A w przypadku korzystania z funkcji update, przyspieszenie zmienia się cały czas, jest zależne od ilości FPS-ów. Jeśli aplikacja będzie się odświeżać szybko, to także ciała będą przyspieszać bardziej, a jeśli aplikacja będzie odświeżała się wolno, to ciała będą nabierać przyspieszenia wolniej. Wróćmy do przykładu symulowania grawitacji na trzy różne sposoby. Uruchamiam, kule spadają. Kula, której nadajemy przyspieszenie w funkcji update, spadła wcześniej niż tutaj te dwie pozostałe kule. Ta sytuacja wynika z powodów, o których Wam wcześniej wspomniałem. Jak nadajemy ciału przyspieszenie, to chcemy, aby było one stałe w czasie, a nie zmieniało się cały czas, tak jak tutaj na przykład. Zadajmy sobie teraz pytanie, jakie funkcje powinniśmy wywoływać w pętli fizycznej. W klasach Rigid Body znajduje się kilka funkcji, które pozwalają na zmianę przyspieszenia ciała. To jest część z tych funkcji. Te funkcje powinniście zawsze wywoływać w stałych odstępach czasu, aby działały poprawnie, czyli na przykład w funkcji Fixed Update. Do tematu tego, co powinno być wywoływane w pętli fizycznej, wrócę przy omawianiu tutaj klas Rigid Body, bo do tego będzie potrzebna wiedza, w jaki sposób dodawane są siły do rigid body.